Marathon runner, running in place. Teraz wygląda to trochę inaczej niż kiedyś. Ale pamiętam, jak ćwiczyłam z Mikołajem, gdy on jeszcze się praktycznie nie przewracał na brzuszek i tak leżał, a ja koło niego. A już jest taki duży. Duży jesteś, wiesz? Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Wiecie, co jest najdziwniejsze na całym świecie? Że wczoraj właściwie wszyscy czuli wiosnę, a dzisiaj nie wiem, czy choinki nie ubrać. Także kolejny dzień. Dobrze, że udało nam się wczoraj zrobić naszą przygodę i na nią jechać, ponieważ dzisiaj, no, pogoda nie zachęca. Jedyne, co teraz można robić, to gniłkować. Ale z racji, że mimo takiego zachmurzonego nieba fajne miałam światło, to porobiłam zdjęcia na Vinted, które powystawiałam, także trochę się pobawiłam. Teraz już mam wszystko poukładane. Teraz mam moją tajemnicę, ponieważ ja chciałabym iść w kierunku minimalizmu, ale ja lubię ubrania. I jak robię zdjęcia właśnie do wystawienia na Vinted, no to generalnie jak tak sobie się ubiorę, żeby ładnie to wyglądało, to stwierdzam, że kurde, tak bym jeszcze sobie wyszła. I zazwyczaj druga kopa, którą posiadam, to jest kopa rzeczy, które jeszcze ubiorę, nie? Właśnie w tej stylizacji, którą wystylizowałam na zdjęcie. Więc no, jestem ciekawa, czy wy też tak macie, że tak nie używacie czegoś, potem chcecie zrobić temu zdjęcie i patrzycie, kurde, zajebiście wyglądam, albo schudłyście, albo się zaokrągliłyście i teraz wyglądacie w tym po prostu lepiej. No tak to właśnie u mnie wygląda, także mam drugą kopę z rzeczami, które zostają. Ale przyszłam do was z taką, jak się odkopię, zaraz tutaj to ogarnę, to wam pokażę, z tyłu tam jest taki organizer, to wam zaraz tutaj wrzucę. Natomiast mówiłam jakiś czas temu, że się wkręciłam w licytację rzeczy różnorakich i dotarły mi te rzeczy właśnie licytowane, także pokażę wam, jak wyglądają. W sumie to jestem z tego bardzo zadowolona i ze wszystkimi rozmiarami trafiłam. Pierwsza rzecz to taka, niby to jest sukienka, ale ja używać tego będę jako po prostu koszuli nocnej. No dla mnie no, nocna bielizna to jest. No raczej raz, że jestem do tego jeszcze trochę za gruba, znaczy w sensie, że nie że za gruba, tylko cycki mam za duże, a wcale nie mam dużych cycków. Lepiej to wygląda jako bielizna nocna, niż jako sukienka, tak gdzieś bym miała w niej iść. No nie, chyba tylko na plażę, znacie to. Kolejna rzecz to taka koszula, wymięta jak psu z gardła. Natomiast szukałam wszędzie koszuli, która, zobaczcie, jak ją sobie przyodzieję, to jest za, właściwie do kolana, co super sprawdza się jako sukienka i idealnie pod kamizelki, jakieś swetry, właśnie to wtedy fajnie wystaje, nie widać nam tyłka, wiecie, wszystko jest schowane, czujemy się komfortowo. Ja pod spód takiego czegoś daję jeszcze na przykład shorty, krótkie spodenki, więc to już jest w ogóle hit. Następny hicior to spodnie, no to, Pull and Bear jest tutaj metka. Wow! Ja mam rozmiar L, to są jakieś, wiecie, to jest taki, jak to się outlet nazywa, ale tak sztosowych spodni, to ostatnio miałam chyba z Sinseya takie mom jeans i te są równie zajebiste, no jestem przeszczęśliwa. I hit tych zakupów to ta gorsetowa sukienka, którą ja wam pokazywałam. No to jak ona wygląda, ja sobie ją trzeba zasznurować, więc teraz nie będę wam jej pokazywać. Natomiast na pewno jak przyjdzie lato albo zrobi się cieplej, to wleci z nią zdjęcie i tutaj wam ją pokażę, jak tego się w nią ubiorę i wyprasuję, no bo po prostu to jest boskie. Ja mam tutaj rozmiar L, ale M-ka też by była ok. Jak ja ją dorwę w rozmiarze M, to sobie ją kupię na zapas, bo tak hitowej sukienki to ja jeszcze nie widziałam. Robi taką talię, że sztos. Ubrałam spodnie i wam je już pokazuję, jak one wyglądają. Sorry za bałagan wszem i wobec. Nawet w sumie mogłyby być rozmiar mniejsze, bo zobaczcie, mam tutaj trochę luzu, ale tyłek wygląda w nich sztos.
W końcu chciałam mieć takie spodnie, takie tego typu, które będą takie trochę większe, ale nie będę w nich wyglądała jak wielki berbeć, tylko będę wyglądała w nich spoko. I wydaje mi się, że te są całkiem fajne i jestem z nich zadowolona, szczególnie te kieszenie na tyłku. Wydaje mi się, że wyglądają naprawdę zacnie i taki podnoszą ten nasz bebech. No przód jak przód, on lepiej wygląda z paskiem, bo mierzyłam to wcześniej z paskiem, natomiast teraz sobie go nie ubrałam, nie wiem, gdzieś zginął mi pod kwórą tego wszystkiego tutaj, ale boję się, że jak zacznę grzebać za paskiem, to ja tam zginę, więc dopóki nie zacznę tego układać, to pozwólcie, że niech ten pasek sobie tam leży i się dobrze ma i... wiać. Następna rzecz, którą wam chciałam pokazać, o do tej bielizny nocnej, to wam pokażę może wieczorem. O, może się w to ubiorę akurat wieczorem i jak pójdę spać, to wam to pokażę. Natomiast ubiorę sobie jeszcze tą koszulę, bo tak, psu zgarła. Powiem wam, że ja nienawidzę prasować. Jak kiedyś wymyślę jakiś sprzęt, prasowarkę, to ja będę pierwszą osobą, która ją kupi. Wygląda fest brzydko, nie? Powiedzcie, że nie. Wiem, że wygląda fest brzydko, bo to trzeba wystylizować, jak to się mądrze mówi. No nie ma to tamto, patrzcie jak to wygląda. No jakbym, wiecie, mężowi zapierniczyła koszulę. Ściągnę sobie te gacie. Dalej wygląda źle. Ja mam tutaj rozmiar ML. Tam też jest bałagan. Tego wam w ogóle, ja w garderobie muszę spędzić trochę czasu, ponieważ jak moja siostra przyjdzie do mnie i zobaczy, co tam się wydarzyło w aktualnym czasie po tym pięknym wysprzątaniu, to aż się boję. Natomiast wiecie, robiłam wyprzedaż szafy, bo się pytacie, co z tymi wszystkimi ubraniami. Ja po prostu te ubrania wymieniam, część oddaję, część sprzedaję po prostu i tak to wygląda. Lubię zmieniać sobie te ubrania i ogólnie lubię ubrania, nie? I powiem wam, że miała zadziać się magia, a wyglądam jak zakonnica. Naprawdę, no. Kurde. O co chodzi z tą kamizelką? Co tu poszło nie tak? Czemu wyglądam aż tak źle? Pokażę wam, bo skoro już powiedziałam A, to trzeba powiedzieć B. Znaczy tak, wiecie, jak się tak pościskam, to nawet spoko, nie? Ale zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, tutaj chyba coś... Czekajcie, jeszcze spróbuję... O, tego paska nie muszę szukać. Spróbujmy dodać pasek, żeby nie wyglądać jak Breja Soli. Ta koszula jakaś dziwna. Tak liczyłam na tą koszulę, a mam wrażenie, że wyglądam... O Jezus, czemu to wygląda tak źle? Przecież mam taką kamizelkę, słuchajcie, bo kupiłam sobie drugą kamizelkę i mam inną kamizelkę i wygląda ona dobrze. Natomiast nie wiem, czy tu jest błąd w tej koszuli, czy to jest kwestia, że ona jest niewyprasowana, czy po prostu mam oddać ją nie wiem komu. Ale trochę się czuję jak pirat z Karaibów, naprawdę. Chodźcie. No dajcie mi kapelusz, ja będę... No przysięgam. Nie no, jednak chyba jest za długa ta koszula, ty. Jaka lipa. Tamta krótka, którą miałam taką krótką, to wyglądała sztos. A ta? Wiecie, ja zobaczę bez tej koszuli, czy po prostu te dwie rzeczy tak do siebie bardzo nie pasują. Czy o co tutaj chodzi? Wiecie, wezmę sobie na przykład taki swetras, mam taki swetras i też liczyłam, że sobie taki gruby swetr zarzucę na tą koszulę i będę mogła tak wyjść z domu, bo sam w sobie swetr jest za krótki, ale może... Jak w tym będę wyglądała jak bałwan, to po prostu okaże się, że wzięłam za dużą tą koszulę. Ta koszula jest nie tygrys. To wszystko jej wina, bo ja mam całkiem fajną figurę już. Wyglądam jakbym w fartuchu chodziła. Jak chodziłam do technikum, to mieliśmy fartuchy, bo ja byłam w chemicznej szkole i chodziliśmy w fartuchach. Jakbym na ten fartuch, nawet chyba kiedyś dorzuciłam na ten fartuch taki sweter i sobie gdzieś chodziłam i wyglądałam właśnie tak jak teraz. Co jest? Dobra, to teraz bez niczego sama koszula. Chore to jest coś. Co mam powiedzieć wam? Nie wiem. Liczyłam na coś wow, a tym razem jest wow. No nie wiem, sama chyba nie wygląda źle. No nie wiem, ocencie to, bo to straciłam trochę koncepcję na całą tą sytuację. Straciłam werwę, straciłam emocje i trochę mi smutno. Idziemy sprzątać garderobę. Wezmę pasy ze sobą, co by mi samej smutno nie było.
Dobra, sobie posprawdzam Vinted, bo ja to tak staram się, wiecie, robię zdjęcie, obrabiam, wrzucam. I następne. Bo jak potem mam siąść i to wszystko wrzucać tak na raz, to ukrótca pysk. Pokażę wam moje Vinted. O, czekajcie, stoisz. Ty, okej. Okay. Ale sobie zdjęć napcykałam dzisiaj. Już się dużo rzeczy posprzedawało. Ale sztos. Także wpadajcie. Zapraszam, pojawią się kolejne, jak tylko se siądę. Na przykład, o, tą spódnicę strasznie się nią jarałam. Słuchajcie, tak się ucieszyłam, bo to taka hitowa, ciężko dostępna spódnica z Zary. No i zanim zrobiło się ciepło, to już jest na mnie za duża. Za mała, dzięki Bogu, że za duża, a nie za mała. Wrzuciłam ją właśnie na sprzedaż. Wygląda przepięknie, ktoś będzie mega zadowolony, ale to jest taka zawyżona rozmiarówka trochę. Ja normalnie noszę L, ale tutaj jest zdecydowanie za duża. No. Też mam na Instagrama, o słuchajcie, dodawałam ankietę, co sądzicie o tych spodniach, czy zostawiać, czy oddawać. I ankieta wychodzi... że zostawiam, bo się kłóciłam z Krzysiem, wiecie, no i teraz jednak zostaję. Od razu mam na Instagramie też wrzucam linki do tych wszystkich rzeczy, żeby, bo dostaję masę pytań o to, więc jeżeli coś gdzieś, to prawdopodobnie wszystko macie na Instagramie i tam możecie sobie zerknąć. Ja też zapisuję te relacje jakieś tam, jak wrzucam te linki i jeżeli one są dostępne cały czas, to zostają zapisane. Chyba, że wiecie, się skończy albo już nie ma i tak dalej, no to wtedy wiadomo, się nie wyświetla. Ale tak to jest, nie? Coś tam chłopaki robią, idę do nich. Co się wydarzyło? Bo słyszę niepokojące dźwięki. No bo odkręcił butelkę. Znowu? Ale odkręcił. No to robi. Tak? Ja myślałem, że wciska smoczek. Nie, odkręca. To już jest wyższy level. Ten pan potrafi sobie odkręcić. Za niedługo będzie odkręcał mamie słoiki. Prawda? Sam, ale to źle, że odkręca. No źle, że odkręca, wiem. Położę tam? Jeszcze będzie musiał, trzeba tak mocno zakręcać, że szok. Ale wiesz co, Tom sobie poradzi. Z twist shake'a? Uważaj. Z twist shake'a nie. Ty, ale jak ty to... O nie. Nie jest problem, że on odkręcił. Próbowałeś to wyjąć? Nie. No to... Mikołaj! Co? Nie da się? No i tu kucnij. Chodź, pokaż twoją... No, a... Jestem w roku, o godzinie pierwszej. Wszyscy będą myśleć, że nic nie robię, a ja pracuję, nie wiem, się aż z czasu przebrać. Zawsze. Jezus, bym w łeb dostała gruszką drewnianą! Udało się. Nie, bo to jest ciężko. Jak to wpadnie, to już nie wyciągniemy. Będziesz pił mleko z gruszką. Ja mam nadzieję, że tego mleka nie wylałeś, kolego. Super! Dobra, zacznijmy od ogarniania garderoby. Musimy ogarnąć tutaj te. Najpierw, wiesz, walizki. Wow! No, chowiemy. Chowiemy te walizki, raz i dwa. I jedziemy z tą walizą. Tidit! Przejdziesz? Do półki wchodź! Szybko, Mikołaj wchodzi do półki! Mikołaj wchodzi do półki? Szybko! Tidit! Jak jesteś w półce? Hejka! Hejka, hejka! Tak! Mała rączko! O, kto to obrócił? Pa. Co masz? Mam. Oj, ale to mamusi... Dziękuję. Dziękuję. Brawo. Masz. Zgadzasz się. Jesteś bardzo grzeczny, tak? Przyniosłeś to mamusi. Super. Kocham cię, wiesz? Uważaj! Cię zachwiało, Mikuś. Carve through the hills like a river to nowhere. A little less thinking, a little more space. I'm doing my best,
heavy is the head that lives in the clouds. Searching for problems to answers I've found. Chodź, Mikołaj, proszę. To jest to, co chciałeś. Tu mamy, tak? I chciałeś małe karteczki, prawda? Mikołaj chciał małe karteczki. I teraz bierzemy. Tutaj są kredeczki. Czekaj, patrz. O, proszę. Bierzesz sobie kredeczkę. Czerwoną kredeczkę. I teraz rysujemy. Auto. Mam narysować auto. Zobacz, auto narysuję. Tu koło. Jest auto. Może takie auto być? Jest auto? To jest auto? Co to jest? Auto. Czyli jednak mama narysowała. Jojo, to musimy czerwoną tutaj narysować taką tą. Daj czerwoną. Auto. Tak, i tutaj trzeba takie i... A nie, no to jest policja przecież. Ijo, no tak, niebieska jest policja, zgadza się. Auta. Auta. Jakie teraz auto mama ma narysować? A to może zrobimy czerwone ijo. No to ty masz czerwoną kredkę, zrób ijo. Pięknie. I ty. Oje, kto to się tam przekulał? Słońce narysuję. Zobacz, jak... jaka to jest żółta kredka. Zobacz, jaka żółta. Zobacz. Ale słońce świeci tak jak wczoraj. Wczoraj też tak ładnie słoneczko świeciło, prawda? Ty najbardziej lubisz czerwony auta. Kolor, widzę. Auta! Auta! Tak, pięknie kolorujesz, super! Pięknie, no, koloruj ijo. Tak, to jest auto. No, skoro mój syn wie, że to jest auto, to wcale ma tam zdaniem rysuje, tak? Ijo, to musisz pokolorować na czerwono, ijo. Co za piruety. Ja to będę trzymać, no, a ty koloruj. Jezu, żebyś jeszcze chłopie trafiał. Auta. O nie, tutaj nie wolno. Tu wiesz, że nie wolno. No, mama będzie to myła tylko. Tutaj, tylko tutaj rysujemy, tak? Tylko po karteczce. Nie, bo ci zabiorę. I nie będzie rysowania. Tak ładnie kolorujesz, super. Posprzątałeś wszystkie kredeczki, jeszcze jedną musisz włożyć, tak? Zrobię ci miejsce tutaj, o tu. Tu, no, wkładaj.